moje uszanowanie szanownemu państwu Telegiergot. We wtorek, 30 kwietnia, handlowałem sobie jak zwykle, szanowne państwo. Handelek mnie poszedł, trzeba powiedzieć, dobrze, no to sobie myślę, zamknę budę i pójdę sobie na flaki. Wtrążoliłem sobie flaczki, no i dawaj se myślę, pójdę ptaki obejrzeć. No to se polazłem. Akurat koleś Wacuś sprzedawał parkiet ceglaków. Widzę, że ptaki ładne, kupiec się znalazł, popatrzył jem pod ogony, no i kupił. Podchodzę do Wacusia, się pytam, jak mu handel ptakami idzie. On powiedział, że owszem, ujdzie. No i dawaj patrzy w chmury. Ja mówię, co się patrzysz do góry? Przecież nie zobaczysz ptaków, bujać się gołębie nie będą. A on mówi, że wi, bo mówi, że nie patrzy na ptaki, tylko na chmury. No to ja patrzę w górę, rzeczywiście trochę się zachmurzyło. Patrzę, coś pada. Pada białe i to nie pierze, tylko śnieg. No, co zrobić? Pogoda jest dla bogaczy, jak to się mówi. No to sobie mówię. Słuchaj, Wacuś, pada, nie pada. Trzeciego się widzimy, idziemy na rewie. Wiadoma rzecz, my to są chłopaki z Pragi, ale warto se poświętować. Wiadomo, szanowne państwo, 3 maja... Państwo rozumieją, o co się rozchodzi. Wielka rewia. Przecież na polu mokotowskim to i gazety o tem trąbią. Nie, że czytam, ale wim. No, na polu mokotowskim, szanowne państwo, 3 maja 1935. Ludzie mają walić jak w dym, no bo ma być rewia wojskowa, pokazy. Od ulicy Rakowieckiej się wchodzi, wszędzie za biletami, szanowne państwo, na pole mokotowskie, szanowne państwo, kolorami różne trybuny są oznaczone. Młodzież może wejść jak zwartymi grupami, to proszę państwa szanownego, nie będzie mamoni płacić. No, ale proszę państwa, ja to z koleżką takie bogate, to my ludzie nie jesteśmy, ale se myślę, warto zobaczyć, przeszwarcuję się, podejdę, zobaczę, prawda? No to się z nim umówiłem i poszłem sobie do domu. Rano, proszę państwa, wstaję, patrzę bez lipko, znaczy się okno, patrzę biało, no niemożebna pogoda. Śniegu nawaliło, że nie mogę. Co zrobić? Wychodzę se na ulicę, strupel z mietłą fryga w te i we w te i drapie się po głowie, mówi, że on nie pamięta, kiedy tyle śniegu w maju było we Warszawie. No, proszę państwa szanownego, 15 centymetrów napadało śniegu w Warszawie. Do czego to podobne, szanowne państwo? A tu rewia. No, ale dawaj, idę do znajomka innego, pod 9 mieszka, co radio posiada w domu. Znajomek otwiera mi drzwi, i go się pytam, czy coś w radio mówili, no bo rewia, a tu zima. A on mnie mówi, że minister bez radio i speaker odwołali całe rewie, bo pogoda. No, to ja se myślę, to my se nie użyjem z Wacusiem, bo warto było naszych żołnierzyków dzielnych pooglądać. No, ale to ja se pójdę na sporty, na futbol, bo proszę państwa, mecz miał być, proszę państwa. No, ale proszę państwa, okazało się, że mecz odwołany, bo śniegu napadało. Rewia odwołana, mecz odwołany, no to... To może bieganie. Narodowe, proszę państwa, takie nowe zrobiono tradycje, że bieganie, prawda, jak Kusociński, proszę państwa, można se polaufrować. No, ale masz ci, babo, placek, odwołali we Warszawie bieganie. No, w Krakowie to się 24 osoby stawili, we Lwowi to grubo więcej niż bardzo dużo, no i biegają, laufrują w te i w tamte, na te 4000 metrów z kawałkiem, proszę państwa, no takie, że tak powiem, obchody 3 maja. No, ale po śniegu biegać to nie bardzo, bo można wywinąć orła i tak dalej, a w Warszawie, proszę państwa,
to pogotowie ratunkowe w te i we w te jeździło, bo ludzie się powywracali i połamali sobie nogi, proszę państwa. Zima w maju, do czego to podobne? 35 rok. Proszę państwa, lecę na Kiercelak, 2 maja. Se myślę, może trzeba coś tam przedsiębrać. Spotkam się z Wacusiem. Idę, a tam śniegu kupa, szyldy pozwalane, bo wichura była nad wolą szalała, pozrywała. Kupa sprzątania, wlazłem do budy i wyszłem. Se myślę, nic tu po mnie. Wychodzę z Kiercelaka na Leszno. Państwo wiedzą, o co się rozchodzi. Idę, patrzę, baba zawodzi jakaś jęczy. Pytam się, kobiecino, o co się rozchodzi? A ona, że kartofli podrożeli. No, faktycznie, ale rzeczywiście, jak chłopi z powodu tej ślizgawicy nie dowieźli furmankami kartoflów, no to jak ktoś miał ferstand, to ceny do góry dawaj, prawda, bo to zarobić trzeba, kto handluje, ten żyje, prawda? Proszę państwa, ja to o flotę posiadam. No, to jest telegiergot. Szanowne państwo, idę. Znajomek patrzy, mija mnie, sanki taszczy. No, mówię, co to będzie? Proszę państwa, do czego to podobne, że wszystko odwołane? Rewia wojskowa na polu mokotowskim odwołana bez radio? Bez radio miał gong o 16 godzinie oznajmić, że początek biegu narodowego odwołany, bo zima? Mecz warszawianki i Polonii odwołany, na końcówkę maja przeniesiony. A co nieodwołane? No, wiadomo, trzeba świętować, bo to jest 3 maja, proszę państwa, więc w kościele chyba świętego Jana to msza uroczysta i urzędniki, i pan prezydent nasz Mościcki, oczywiście profesor, udział wzięli. No i proszę państwa, w teatrze niejakie halkie moniuszki zrobili, że niby takie przedstawienie, ale proszę państwa, ja to do teatru nie chodzę. Po co? No, teatr ja mam na Kiercelaku, a halkie, co prawda zacerowane, to u jednej kobiety mogę w budzie kupić na bazarze, także samo jak ona posiada majtków, kalesonów czy biushalterów. Państwo wiedzą, o co się rozchodzi. To znajomek, pajęczarz, proszę państwa szanownego, przynosi. No, ale do rzeczy. Rewia odwołana, takiego mieliśmy, proszę państwa, 3 maja. Szanowni państwo, czytajcie Wróble na dachu. Najnowszy numer już 5 maja. Cena tylko 30 groszy. Wróble na dachu. Szanowne państwo, Wróble na dachu. Proszę czytać Wróble na dachu. To tylko lekrama, kupno nie obowiązuje. Wróble na dachu. Już 5 maja nowy numer. 1,30 groszy. Niewąska lektura na każde okazje. Taka zima, proszę państwa, że śniegu było w Warszawie od groma więcej niż bardzo dużo, to była w 1910 roku. Ja byłem dość małoletni pętak wtedy. No to wtedy to nawet 10 maja śniegu napadało. No, wtedy, proszę państwa, to ruskie siedzieli i 3 maja nie można było za bardzo nic uskutecznić. Ale parę lat minęło, śnieg się stopił, ruskie poszli w kibinimater i 1916 rok, państwo pamiętają. No to wtedy, proszę państwa, Niemcy siedzieli we Warszawie, ale 3 maja można było sobie uroczyście przejść ulicami Warszawy, żeby uczcić 3 maja. Telegiergot informuje. No a proszę państwa, a jak jest teraz? Wiadomo, szanowne państwo, że 3 maja, no to obchody, rewia, prawda, defilada. Halo. Ale co pan gadasz? Na zicher? Rozumiem. Szanowne państwo, telegiergot informuje, że także dzisiaj w Warszawie 3 maja wszystko jest odwołane, bo się influencja przypałętała,
i nie będzie parady 3 maja. Moje uszanowanie.